Jeśli protest, to nie mogło zabraknąć Leszka Sułka. Protestujących wspiera swym doświadczeniem. W minionej kadencji samorządu nieraz udowodnił, że potrafi zjednoczyć wokół siebie ludzi. Czy pan jest chorym człowiekiem? Pan musi się chyba zmienić lekarza, panie prezydencie. Po wyborach samorządowych 2014 zmieniło się wiele. Miastem rządzą nowi ludzie. Mimo to Leszek Sułek swego stosunku do władz nie zmienił. Pan prezydent robi nieeleganckie chwyty na pojedyncze rozmowy, wyciąga kolejne rodziny, coś tam im obiecuje. Ja myślę, że inaczej sobie wyobrażano rządy tego prezydenta. Obrońcy szkoły mają też wsparcie w osobie radnego miejskiego Pawła Celebańskiego. Jako jedyny przedstawiciel Ostrowieckiej Platformy Obywatelskiej przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Dzisiaj postanowiłem przyjść, porozmawiać, troszeczkę może wesprzeć takim swoim słowem, ponieważ od samego początku jako radny miejski uważam, że akurat likwidacja tego zespołu szkół jest na tą chwilę moim zdaniem niezasadna. Radny Celebański jest pod wrażeniem determinacji, z jaką rodzice bronią swojej szkoły. Jak przekonuje, mogą liczyć na jego wsparcie. Ich determinacja powinna przynieść efekt pozytywny, natomiast arytmetyka jest taka, jaka jest i życzę im tego z całego serca, żeby im się udało. Determinacji w walce o szkołę zabrakło rodzicom dzieci ze szkoły podstawowej nr 8. Nieliczni wspierają uliczny protest. Wierzą, że zespół szkół nr 1 uda się uratować. Popieram w ogóle matki i w ogóle walczymy, żeby było dobrze, żeby dzieci miały gdzie się uczyć. I oni muszą coś zacząć robić, nie myśleć sami o sobie i żeby oni mieli kasę, bo nie o nich tutaj chodzi, tylko o nas, o nasze dzieci. Tak jak powiedział, że to są peryferie u nas Częstocice, że my wyrzutkami społeczeństwa. Kto to tak mówi? Co na tym stołku siedzi? Rodzice nie kryją oburzenia, czują się lekceważeni przez władzę. Wierzą jednocześnie, że miasto pomoże im w trudnej sytuacji. Byłam u prezydenta, siedziałam, zapewniał mnie, że zrobi wszystko, żeby miała dobrze. Jestem ciekawa, czy dotrzyma tego, to co mi obiecał i to co pisze z nim na Facebooku. Także mam nadzieję, że będzie dobrze. Nadzieja. Tylko tyle dziś pozostało rodzicom i dzieciom ze szkół przeznaczonych do likwidacji.